Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Kolejne SBC, teraz przed chwilą wyszło MLS z Ligi MVP z Ligi MLS, o tak. I jest to karta 85 Valero chyba, tak? I tak, ja to mam 97 z grania, ale mam tu wszystkich praktycznie pierwszy właściciel. Także wy nie będziecie mieli z grania. Nawet jak, chociaż nie wiem, może jak zmienicie tutaj pozycję na SPD Valero i Pirlo na SPD, to możliwe, że będziecie mieli. Inaczej to po prostu na razie nie jestem w stanie zrobić, jak chciałem ten odcinek po prostu dać na kanał. Najwyżej w komentarzu wam zrobię skład na Fubinie i po prostu dam wam w komentarzu skład bez zgrania, tak? Chyba, że macie po prostu 3 czy 4 zawodników z MLS-u złotych, to myślę, że powinniście to zrobić, tak? Po prostu jak dacie SPD mu, to będzie miał teraz za 5 zgrania, będzie miał 10 zgrania, tak? Jeśli nie, 9, bo nie mam pierwszego, czyli 4 więcej. I Pirlo będzie miał jeden więcej, czyli będziecie mieli 95 grane, tak? Czyli potrzebujecie 5 zawodników, tak? Dobrze, 5 zawodników, chyba albo 4 nawet. No jak możecie sobie zobaczyć, tak? Na koncepcyjnych składach, czy będziecie mieli granie, czy nie. Jeszcze raz pokażę, bo nie wiem, czy pokazywałem. Jak ktoś nie widzi, po prostu zastopujcie sobie wideo i tyle, nie? Ciekawe jestem, ile kosztuje ten zawodnik teraz. Za 9 tysięcy go kupiłem, jak widzicie, chyba jak wyszedł po prostu. Teraz kosztuje ponad 20. Mógłbym go po prostu sprzedać, ale wolę zrobić i mieć tą kartę specjalną. Oceniam na 85 overalla, tak? W szczególności, że zbliżają się święta, że mogą być SBC, gdzie mogą być karty po prostu dużo ocenione, specjalne, potrzebne, tak? Karta jakaś niesamowicie jakoś nie wygląda. Także myślę, że tylko i wyłącznie przydatna będzie do SBC, tak? Jak ktoś nie widział jeszcze odcinka z FUTMAS, przygotowań, inwestycji i tak dalej, link macie chyba już teraz na ekranie, także do następnego odcinka. Na razie.